Jajka, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was do obejrzenia mojego 5. dnia Vlogmas. Właśnie wracamy z pracy i przeżyłam. To jest najważniejsze. Nie było źle, było nawet przyjemnie. Aż dziwnie to brzmi w moich ustach, że w pracy było przyjemnie, ale tak było. I grunt, że poniedziałek już jest zaliczony. Jeszcze tylko 4 dni i mamy znowu weekend i tak na dobrą sprawę nie mam jakichś wielkich planów na dzisiaj. Właśnie jedziemy po pracy, już jesteśmy w Hanowerze, ale do Rewe, bo paru rzeczy nam brakuje, bo żeśmy zeżarli. Ogólnie wczoraj mieliśmy taki bardzo chilloutowy wieczór, bardzo dużo wpadło do tego wora bez dna, ale no cóż, raz się żyje z jednej strony. Co tam? Usłyszałam dzisiaj, że chyba przytyłam 10 kilo, ale nie aż tyle, tak na dobrą sprawę. Fakt faktem, zrobiłam dzisiaj nie wiem ile kroków, oj, już Wam pokażę. Aż w mordę. Czekajcie, zrobię to w ten sposób. Dobra. Zrobiłam dzisiaj, proszę ja Was, 5597 kroków, praktycznie nie ruszając się z miejsca, nie wiem jak ja to zrobiłam, ale jest to o 5000 kroków więcej niż przez ostatnie 2 tygodnie, więc jest progres. Ale w biuru. Co tutaj robi farbiarz? Hej. Hej. Piękny. Kto się wita z Maśką? Kto się wita? No hej, Bobuś, jak tam? Jak tam? Pierwsze co to włączymy ogrzewanie, bo jest zdeka zimno. Gdy jeździmy do pracy, to wyłączamy ogrzewanie, bo nie ma sensu, żeby chodziło w sumie. Nie ma aż tak dużej zimy jak na razie. No, Bubek. Babuch już mnie wysadził, żebym sobie wyszła i poszła do domu i już jestem na miejscu. I no, nie mamy zrobionego obiadu. Ugotuję po prostu kopytka. Pójdę na łatwiznę, bo nie chcę mi się gotować. Możliwe, że wieczorem coś zrobię na jutro. Bo to jest tak, że papuch teraz ma ten kurs integracyjny i ma go 3 razy w tygodniu od 17 do 21, jeśli mnie pamięć nie myli. Więc tak naprawdę no, nie ma za bardzo czasu na cokolwiek po pracy, bo jednak przyjeżdża się po 3, wiecie, a do 17 to już nie jest tak dużo czasu i też człowiek nie chce tak zbytnio zasuwać, że się tak wyrażę, tylko pasuje sobie trochę odpocząć, właśnie zjeść coś, kawę wypić, herbatę czy cokolwiek, a nie, tak jak wspomniałam, zasuwać cały czas, jeszcze obiad gotować czy coś. Więc postaram się coś zrobić dzisiaj. Ogólnie miałam w planach piec placek wczoraj, ale miałam takiego weltschmerza, tak mi się nie chciało. I w ogóle, że jednak moje plany spaliły na niczym, plus jak wiecie, siedziałam cały dzień w domu i edytowałam filmiki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą ta rzecz, zamierzam to odesłać, bo nie działa w ogóle. Próbowaliśmy różnych sposobów, czytałam co może być powodem i nic mi to nie pomogło. Zmieniłam gorsze baterie AA na lepsze z Duracella, to też nic nie dało, więc po prostu wychodzę z założenia, że to jest zepsute. Jednym słowem odeślę to z powrotem i kupię sobie nowe w zwykłym sklepie w jakimś, nie wiem, z rzeczami dla kuchni czy coś ten deseń, bo to nie ma większego sensu drugi raz się bawić z tym i zamawiać to samo, czy wiecie, nie chcę żadnych zamienników, nic z tych rzeczy. Bo nie, jak już raz się na czymś zawiodę tak wybitnie, to już później mam to gdzieś i wolę kupić coś innego, innej firmy. Dobra, zrobię herbatę, wstawię wodę na kopytka, bo grunt to mieć, zrobić, ale się nie narobić. Ogólnie jeśli o mnie chodzi, to właśnie lubię mieć parę takich rzeczy typu must have, tak jak kopytka, szybkie obiady, wiecie, nie ma się czasu, nie chce się, ma się pełny grafik i tak dalej, to można po prostu wstawić i zjeść cukrem. Też dobre. Trochę też smak dzieciństwa. Ostatnio powracam do takich trochę smaków dzieciństwa, nie wiedzieć czemu, ale tak jest. W każdym razie te kopytka są bardzo smaczne i kiedyś była promocja, 2 w cenie 1 i kupiliśmy dosłownie 4. Więc to działa. Najważniejszy jest dziudziek. Okej, okay, mniej więcej to robię. Posłodzić ci? Tak, poproszę. Czy lepiej, jakbym powiedział, ale już.
Jakbyś powiedział, ale już, to bym ci posoliła. Też byś zjadł tarabicanie. Piękne. Okej, to samo co wczoraj. Znowu cukierek. O! Okej, tego się spodziewałam. Tego się spodziewałam. Właśnie wróciłam ze spaceru, a poszłam w ogóle na spacer między innymi dlatego, że już mnie śpiączka, jak my to nazywamy, zaczęła brać. I często mam tak, że po pracy, po prostu w godzinach 16-17, dopada mnie taka nagła fala senności. I rozwiązania są dwa. Albo zacząć coś robić, tudzież się przewietrzyć najlepiej i orzeźwić trochę świeżym powietrzem i rozruszać stare kości. Albo się położyć, ale jak ja już się położę, w sensie utnę sobie krótką drzemkę, to później nie mogę w nocy zasnąć i odkąd tutaj pracuję, to już tego nie robię, bo później po prostu mam problemy z zaśnięciem, a nie cierpię nie móc zasnąć w nocy. Na ogół też mam problemy z zasypianiem między sobotą, niedzielą, a poniedziałkiem. Ale to już jest normalne, bo jestem w miarę wypoczęta w niedzielę. Aczkolwiek w tym tygodniu tak nie było, bo piątek miałam dosyć aktywny, powiedzmy sobie szczerze. Sobotę również, więc moją sobotą, czyli dniem takim, kiedy jestem dosyć zmęczona, była niedziela. I tak to u mnie wyglądało, bo na ogół soboty to jestem taka niezbyt sobą, a w niedzielę jestem już wypoczęta, dobrze się czuję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A właśnie gdy mam inne dni aktywne, czyli piątki i soboty, to wtedy w niedzielę się kiepsko czuję. I w poniedziałek już jest, tak wiecie, normalnie. Teraz po prostu postanowiłam przekazać papuchowi prezent od świętego Mikołaja. Drobnostka, wiecie. I zamierzam podłożyć mu mon chéri pod poduszkę. I mam tutaj, już wam pokażę, te słodkości, które ostatnio kupiłam, z czego jednego takiego Mikołaja już nie ma, bo go wczoraj zjadłam, i dwóch Kinder Mikołajów też nie ma, bo je wczoraj zeżarłam, czy przedwczoraj, już nie pamiętam. W każdym razie mam cztery te duże Mikołaje i zamierzam je dać czterem osobom, jeżeli będzie taka okazja. Mam dwa bałwany i dwa aniołki dla dziewczyn, bo wiadomo, dziewczyny to aniołki. I dla moich dziewczyn mam dwa anioły i dwa bałwany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i cztery Mikołaje. No i mam Moncherry od świętego Mikołaja dla papucha. Już to podłożę, to poduszkę na pewno się ucieszy. No, a dla ciebie co? Ty już dostałeś z okienka, ty już dostałeś. Ty już nie chcesz nic. To już zaniosę do kuchni, żeby o tym nie zapomnieć, bo ja mam dobrą pamięć, ale krótką, jak to u mnie w rodzinie jest z tą pamięcią. Więc zaniosę to, przygotuję sobie i wezmę sobie szybki prysznic, bo mamy już godzinę po 18, czyli jest w sumie dosyć młoda godzina, ale wiecie jak to u mnie jest, gdy się chodzi spać z kurami, bo ja już jestem 90-letnią staruszką, więc muszę chodzić spać wcześniej. I no, przygotuję sobie śniadanie na jutro do pracy i właściwie to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy poniedziałkowy dzień, bo co mi jeszcze zostało tak naprawdę? Nic. Trochę poedytuję filmik pewnie, podpisuję, postaram się na wasze komentarze, bo ostatnio też nie mam zbytnio na to czasu i
Wiecie, jak to jest, że człowiek robi coś innego. Sama nie jestem pewna, co z tego wyjdzie, tak jak chyba wspomniałam wcześniej. Czy jeden filmik, czy zlepię dwa dni chyba, bo to nie ma większego sensu, to się tak naprawdę nic nie dzieje, a u mnie w tygodniu żywcem nic się takiego nie dzieje. Nie ma żadnych nowinek, ploteczek, nigdzie nie wychodzę zbytnio, co najwyżej na spacer, coś sobie pochilloutuję, wiecie. Nic ekscytującego. Aczkolwiek jeszcze z takich ogłoszeń parafialnych, to mogę wam powiedzieć, że u nas w pracy będzie organizowane coś na wzór, chciałam powiedzieć, wieczerzy wigilijnej. Może i tak, ale bardziej to będzie taki obiad przedświąteczny i akurat tego dnia mam urlop. I mówiąc szczerze, nie wiem, czy pojedziemy z papuchem, czy też nie, bo to jest akurat we wtorek przypada, a ja we wtorek mam jeden dzień urlopu, bo... fryzjer. Możliwe, że po fryzjerze pojedziemy, ale niewykluczone, że nie. Bo nie wiem, czy będzie nam się chciało specjalnie jechać na godzinę 15 po to, żeby, wiecie, zjeść za darmo. Wiem, że to jest odpowiednia motywacja, dla mnie wystarczająca również, ale nie wiem, czy będzie mi się chciało. Wyjdzie w praniu w każdym razie. Będziecie informowani na bieżąco. Bubek w tle tam biega, skacze, jest szczęśliwy, radosny, bo Maśka jest w domu, jak to zawsze. Dobra, już nie gadam. Idę wziąć prysznic i pokażę wam może produkty, które używam, gdy biorę prysznic. Bo jeszcze chyba tego nie robiłam nigdy na swoim kanale. Może to kogoś zainteresuje, a może nie. Może to niezwykły zapychacz czasu, tak jak reklamy w telewizji. Obecnie używam szaumę do włosów, bo jest tania ogólnie, więc biorę szaumę. Jeśli chodzi o żele pod prysznic, to lubię Nivea. Obojętnie jakie, na ogół biorę je, gdy są w promocji, albo Dusz Das, one też są dosyć tanie. Czasem, jeśli pamiętam, używam swoją starą odżywkę, którą chyba używam już od roku, bo trzeba ją skończyć, a ja nie lubię wyrzucać rzeczy, więc czasem nakładam ją na końcówki. Do tego też używam płyn do higieny intymnej z Rossmana. Najtańsza opcja, ale bardzo dobra. Cały czas mam jeszcze jedną z pianek do golenia z Isany. I tak, stwierdzam z całą pewnością, tak jak już ktoś wcześniej mi napisał, że jednak bardziej odpowiadają mi żele do golenia. I ostatnio po prysznicy lubię sobie też wysmarować moje ciałko kremem z Garniera do ciała po prostu. Dosyć szybko się wchłania, nie pachnie jakoś szczególnie ładnie, ale jest ok, jest w porządku. Nie lubię tłustych kremów i długo wchłaniających się, a ten jest taki w porządku. Prima sort, tak bym to określiła. A ty co? Z Maśką się dzisiaj myjesz? Z Maśką się dzisiaj myjesz, co? Bubek? Nie wiem jak wy, ale ja jestem z tych, którzy zawsze sobie przygotowywali, tak samo jak byłam dzieckiem w podstawówce, gimnazjum, czy liceum, czy na studiach. Zawsze przygotowuję sobie wieczór wcześniej wszystko, czyli śniadanie, wcześniej plecak, torbę, produkty, które będę potrzebować na kolejny dzień, jak również ubrania. Właśnie jestem z tych osób, które lubią sobie rano wstać, mieć wszystko przygotowane, ubrać się, wziąć to, co trzeba, wypić spokojnie herbatkę albo kawę, zjeść spokojnie. I wtedy z pewnym też zapasem czasowym wychodziłam zawsze na przystanek albo jadę do pracy, na uczelnię, gdziekolwiek. I tak, jestem z tych porządnych pod tym względem osób i zawsze taka byłam bardzo zorganizowana, poukładana. Nigdy nie lubiłam czegoś nie mieć ze sobą, a jak już rzeczywiście o czymś zapominałam, to plułam sobie w brodę. I w tym momencie chciałabym się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że ten mój piąty dzień vlogmas krótki wam się podobał i widzimy się w kolejnym. Buźka!